Słuchajcie, to nie jest fake. Ten Golf 2 jest szybszy niż Bugatti Chiron. Dysponuje mocą 1250 koni mechanicznych, które zostały zbudowane z dwulitrowego 16-zaworowego silnika, który fabrycznie siedział w tym Golfie 2. Tę potężną moc na koła przenosi automatyczna skrzynia DQ250, która została odpowiednio wzmocniona. Ma napęd na 4 koła i waży 1240 kg, czyli jego stosunek mocy do wagi to 1:1, a nawet ciut lepiej. Ale to, co moim zdaniem robi największe wrażenie, to jego prędkość maksymalna, która wynosi 380 km na godzinę. Wyobraźcie sobie, że lecicie ścigiem na autostradzie 300 na godzinę, a tu 40-letni Golf 2 was wyprzedza lewym pasem na luzie i lekką ręką. Projekt został zbudowany przez niemiecką firmę Boba Motoring. Dziękuję za obserwację.